Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości i szef nowo utworzonego biura zagranicznego tej partii. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie rzeczniku, jaki jest powód utworzenia biura zagranicznego PiS? Taki najbardziej prozaiczny to to, że do tej pory formalnie nie było w ramach Prawa i Sprawiedliwości takiej struktury. Rozmawialiśmy już o tym od dawna, tego typu biura lub sekretariaty międzynarodowe są w większości partii na świecie. One zajmują się kontaktami międzynarodowymi właśnie w rozumieniu ugrupowań politycznych, nie polityką państwową, nie stosunkami międzynarodowymi w takim rozumieniu dyplomacji państwowej, tylko kontaktami z odpowiednikami swoimi w różnych partiach politycznych na całym świecie. I tym również będziemy się zajmować w Prawie i Sprawiedliwości. Będziemy utrzymywać relacje w sposób już sformalizowany, bo oczywiście do tej pory to miało miejsce, z podobnymi nam centroprawicowymi, konserwatywnymi partiami. Prawo i Sprawiedliwość jest partią rządzącą, co zwiększa rangę tegoż biura. I pojawiły się takie oto komentarze, że pojawia się trzeci ośrodek kierowania polityką zagraniczną poza MSZ-em i Pałacem Prezydenckim. A pojawiły się komentarze, wczoraj ktoś się doliczył już nawet czterech, że, ale one wszystkie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To jest taka próba tkania czegokolwiek z niczego, bo no, trzeba dokonać podstawowego rozróżnienia, to znaczy mówimy o poziomie państwowym, polityki państwowej, narodowej w kontekście Kancelarii Prezydenta i MSZ-u. To są zapisane instytucje, które według konstytucji prowadzą politykę zagraniczną. Rząd za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych i prezydent, a trzeba odróżnić od poziomu działań ugrupowań politycznych, partii politycznych. No to są zupełnie dwa odrębne porządki i łączenie tego, twierdzenie, że jest tu jakakolwiek współzależność czy konkurencja, jest błędne. To pytanie ze sfery polityki zagranicznej. Jak pan ocenia ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i brutalne, tak trzeba to powiedzieć, wyrzucenie prezydenta Trumpa z serwisów społecznościowych i groźbę impeachmentu? Same wydarzenia, które oglądaliśmy w noc, w naszą noc, kiedy Senat zatwierdzał wybór, były niepokojące. No, rzeczywiście szturm na budynek parlamentu to nie jest coś, co chcielibyśmy w żadnym państwie widzieć. Już cała dyskusja się przetoczyła, kto miał takie pomysły w naszym kraju. Nie wracajmy do tego. A ta druga część pytania, jeśli chodzi o serwisy społecznościowe, ale nie tylko, bo już są doniesienia na przykład o organizacjach finansowych, organizacjach płatniczych, które chcą odciąć prezydenta Trumpa i jego współpracowników na przykład od możliwości korzystania z kart płatniczych. To jest z drugiej strony równie niepokojące, bo to jest taki bardzo daleko posunięty i to w realnym świecie wymiar tego zjawiska, które jakiś czas temu pojawiło się za oceanem, tak zwanej cancel culture, czyli no, kultury anulowania, anihilowania, jakkolwiek to tłumaczyć, po prostu udawania, że kogoś nie ma z jednej strony. Z drugiej strony, jakkolwiek kto by nie oceniał prezydentury Trumpa, no jest on jeszcze cały czas 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych, i odbieranie mu możliwości komunikacji jest co najmniej wątpliwe z punktu widzenia dobrze funkcjonującej demokracji. To pokazuje pewną pułapkę, w jaką się wpuściliśmy my sami jako społeczeństwa, jako cywilizacja, że jesteśmy dość mocno uzależnieni od kilku globalnych dostarczycieli usług, którzy w momencie, kiedy podejmą taką decyzję opartą na bardzo subiektywnych przesłankach, mogą wpływać na decyzje polityczne. Czy polski parlament może się zabezpieczyć przed takimi wpływami? Czy polskie prawo, czy polski Sejm powinien uchwalić prawo, które powoduje, że Facebook czy Twitter nie będą gigantami i nie będą cenzurować treści i narzucać nam swojej wizji świata? No oczywiście możemy i będziemy prawdopodobnie prowadzić takie prace.
problemy, czy może raczej punkty widzenia tutaj są dwa dodatkowe. Jeśli mówimy już o takich molochach, takich gigantach technologicznych, jeden kraj tak łatwo się im nie przeciwstawi. Tu raczej powinniśmy mówić o jakichś regulacjach na poziomie struktur międzynarodowych. W naszym przypadku to oczywiście w pierwszej kolejności Unia Europejska. I tutaj wczoraj bodajże pan premier Morawiecki zapowiadał, że będzie pewne propozycje na forum unijnym składał. No oczywiście Stany Zjednoczone jako supermocarstwo również mają tu lepsze możliwości negocjacyjne, bo oczywiście nie zakładam najgorszego scenariusza, bo jesteśmy również dla tych gigantów rynkiem reklamowym, więc raczej powinny się dostosowywać do prawa, które uchwalają parlamenty krajowe. No, ale czysto teoretycznie po prostu taki Facebook czy Twitter mógłby realizować tak czy siak swoją własną politykę i wtedy jedyne co nam pozostaje to długoletnie spory, arbitraże międzynarodowe. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby działać na poziomie takich struktur, które mają odpowiednią wagę gatunkową, żeby no, stanąć w szranki z tego typu globalnymi potęgami, którym pozwoliliśmy wyrosnąć. Tak, to prawda. A zostając przy mediach, czy przewidywany jest ciąg dalszy dekoncentracji mediów, czy repolonizacji mediów? Ten projekt wreszcie wejdzie na stół, czy nie? Ten projekt, sam projekt ustawy jest, jak wielokrotnie mówił pan premier Gliński, gotowy, jeśli chodzi o kwestie legislacyjne w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu już dzisiaj. Kiedy i w jakiej ostatecznie formule trafi do Sejmu, no to będzie decyzja polityczna partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. W tym momencie, jak wszyscy doskonale wiemy, widzimy, odczuwamy, priorytety są nieco inne i w pierwszej kolejności zajmujemy się tymi wyzwaniami, które przyniosła pandemia i to zarówno w aspekcie polityki zdrowotnej, zdrowia publicznego, jak i ekonomii, gospodarki. A ja słyszałem niedawno wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że jeżeli pandemia zelży, prawdopodobnie na wiosnę, kiedy stanie się ciepło, ruszymy z ofensywą programową, ruszymy z projektami ustaw. Jakie to będą projekty ustaw? 60 sekund tej części rozmowy. Dokładnie tak jak mówiłem, jeśli pandemia zelży. Nie przedstawię teraz konkretnego wykazu projektów, bo sądy? To będzie jeszcze decyzja, ale oczywiście kwestie wymiaru sprawiedliwości, jak pan redaktor wspomniał, również są jednym z ważniejszych dla Polaków i wymagają dalszych prac. A co dokładnie, jeżeli chodzi o sądy? Może pan zdradzić rąbkę tajemnicy? Dokładnie tutaj wszystkiego nie powiem, no ale oczywiście chodzi o to, żeby każdy miał prawo do sprawiedliwego i efektywnie działającego sądu. Drodzy Państwo, słuchacie rozmowy z panem Radosławem Foglem. Ciąg dalszy tej rozmowy w mediach społecznościowych Jedynki i na naszej stronie internetowej. Drogi panie rzeczniku, szczepionki, nowy temat. Jest ich wciąż za mało, trzeba je reglamentować. Pojawiają się nawet głosy, żeby szczepić najpierw nauczycieli, żeby otworzyć masowo szkoły. Najpierw nauczycieli, a nie seniorów. Jaka jest pana opinia? Te grupy, według których prowadzone są szczepienia, czyli najpierw medycy, zawody okołomedyczne, personel szpitalny, następnie seniorzy od najstarszych, pensjonariusze DPS-ów, służby itd., itd. One zostały uzgodnione w porozumieniu z Radą Medyczną przy premierze, w porozumieniu z lekarzami, wirusologami, ekspertami od szczepień. I one są oparte na mocnych, merytorycznych przesłankach i myślę, że najważniejsze jest tutaj, żeby teraz konsekwentnie ten program realizować, a nie ciągle go zmieniać, bo oczywiście można znaleźć bardzo wiele grup społecznych, które będą miały argument lub za którymi będzie stał argument szczepień. No, również Warszawska Rada Adwokacka jakiś czas temu zgłaszała potrzebę zaszczepienia adwokatów w pierwszej kolejności, ale no to na pewno nie przysłuży się temu, żeby
ten program był realizowany tak, jak powinien, jeżeli będziemy miotać się od ściany do ściany. No oczywiście nauczyciele są niezwykle istotni, no ale dlatego w pierwszej kolejności służba zdrowia, żeby w obliczu potencjalnego zagrożenia kolejną falą nie mieć problemów z przebywającymi na kwarantannie lekarzami. Dlatego następnie seniorzy, bo to oni są najbardziej narażeni, dla nich ewentualne zachorowanie jest najgroźniejsze. Nauczycieli w międzyczasie masowo testujemy, żeby otworzyć te klasy 1-3, tak jak mówił minister zdrowia, minister edukacji. To jest cały czas balansowanie między restrykcyjnymi zaleceniami ekspertów medycznych, oczekiwaniami społecznymi, oczekiwaniami gospodarczymi, tym, co możemy osiągnąć. No w przypadku dzieci tutaj jest kwestia taka, że to jest dopiero początek nauki. Ona jest tutaj najbardziej efektywna w trybie zwykłym. No plus do tego chodzi o kwestie socjalizacyjne, kontakt dzieci z rówieśnikami. I w ten sposób musimy działać w ten sposób, czekając na tą pierwszą 3-milionową partię szczepionek, które mamy zakontraktowane do końca pierwszego kwartału. I do końca pierwszego kwartału zamierzamy 3 miliony Polaków zaszczepić. To tempo oczywiście wzrośnie, kiedy po 15 ruszy rejestracja, kilka dni później ruszą już szczepienia dla tych szerszych grup społecznych. To tempo, jak mówię, wtedy wzrośnie. Dzisiaj skupiamy się na tej grupie zero, to jest około milion osób. Zakładamy, że 700 tysięcy z nich zostanie zaszczepionych. Dzisiaj mamy już, no nie sprawdzałem rano, no ale pewnie w niedługim czasie dojdziemy do około 500 000 zaszczepionych. Panie rzeczniku, to pytanie do pana jako do szefa biura zagranicznego. A może kupić szczepionki poza Unią Europejską, tak jak to zrobiły Niemcy niedawno? 30 milionów szczepionek kupili poza Unią. To jest na pewno kwestia, którą rozważamy. Nie jesteśmy tutaj bierni. No, oczywiście pojawiły się w ramach samej Unii, w ramach Komisji Europejskiej kontrowersje, bo wcześniej Komisja stała na stanowisku, że to porozumienie wspólne dotyczące wspólnego zakupu jest wyłącznym. No, Niemcy zdecydowali inaczej i to też jest przy okazji tak naprawdę rzecz warta przemyślenia tym wszystkim, którzy uważają, że europejska solidarność przyświeca absolutnie wszystkim i jest tym, czym kierują się państwa członkowskie Unii Europejskiej. No nie zawsze, nie w każdym wypadku jednak bliższa ciału koszula i trzeba podchodzić do tego wszystkiego bardzo racjonalnie i zdroworozsądkowo, wiedząc, że Unia Europejska to jest arena ścierania się interesów. Ale tak jak mówię, nie odpuszczamy tego, nie zasypiamy gruszek w popiele. Jesteśmy w kontakcie z producentem i oczywiście, jeżeli będą decyzje dotyczące zakupu, będziemy o tym informować. Panie ministrze, lekka zmiana tematu. Oto dzisiaj wszystkie gazety niemal na swoich okładkach publikują informacje o tym, że przedsiębiorcy zmęczeni lockdownem, zmęczeni tym, że nie mogą już zarabiać właśnie w czasach pandemii, bo są obostrzenia, planują otworzyć swoje biznesy. Część robi to już teraz, część w przyszłym tygodniu. Jak zareaguje władza państwowa, jak zareaguje aparat państwa? Zdaję sobie sprawę i ze zmęczenia, i z trudnej sytuacji wielu branż, które zostały dotknięte pandemią, tymi obostrzeniami. No, mogę powtórzyć pewnie po raz kolejny to samo. Nikt nie wprowadza tego tylko dlatego, że ma taką fantazję. Tu przede wszystkim chodzi o zdrowie i życie Polaków i no, tego typu działania są działaniami, będą działaniami jednak nieodpowiedzialnymi w stosunku do całości społeczeństwa, bo niosą większe zagrożenie. Nie, a jaka będzie reakcja aparatu państwa wtedy? Policja będzie interweniować? Będzie zamykać na siłę restaurację? No to już oczywiście będzie analizowany każdy jednostkowy przypadek i organy państwa będą działać zgodnie z prawem i egzekwować obowiązujące prawo, ale to nie chodzi tutaj o to, żeby doprowadzać do jakiejkolwiek eskalacji. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, że cel tutaj jest wspólny.
i nasze interesy jako społeczeństwa są tutaj zbieżne. Tak jak mówię, no, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji przedsiębiorców, robimy, rząd robi wszystko, żeby im ulżyć. Te ponad 170 miliardów przekazane z tarczy finansowej, tarczy kryzysowej. Teraz kolejne kilkanaście miliardów z tarczy 2.0 dla tych branż, które zostały dotknięte. Miliard chociażby na wsparcie dla gmin leżących na terenach górskich, które utraciły możliwości zarobkowania, jeśli chodzi o turystykę. No przecież zapomnieliśmy już o tym, tak? Ale no w wakacje wiele osób korzystało z bonu turystycznego. To też był rodzaj wsparcia dla branży. Oczywiście wiem, że to pewnie zawsze będzie niewystarczające, no ale w porównaniu do wielu innych krajów, czy w porównaniu do możliwości, które mieliśmy jako Polska jeszcze kilka lat temu, to jest naprawdę ogromna pomoc dla przedsiębiorców, bo przecież nie jest w niczyim interesie, żeby branże padały, żeby pracownicy byli zwalniani i dlatego nie szczędzimy tutaj środków na to, żeby temu wszystkiemu przeciwdziałać. Jeszcze jeden temat na koniec. Jest taki pomysł w obozie rządowym, żeby mandaty były obligatoryjne, że nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu, wtedy będzie można się odwołać do sądu. Czy pan za tym pomysłem zagłosuje i czy będzie miał on większość? Słyszę, że Porozumienie jest zdecydowanie przeciwne. To jest kwestia wprowadzenia w postępowaniu mandatowym zasad z procedury administracyjnej. Mandat przestałby być mandatem karnym, byłby karą administracyjną. Można odwrócić to, co pan redaktor mówi, że to z drugiej strony, oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, z drugiej strony daje każdemu możliwość na spokojne podjęcie decyzji, czy mandat był słuszny, czy niesłuszny, bo dzisiaj, kiedy zatrzymuje nas policja, no najczęściej jest to w sytuacji drogowej, albo mandat płacimy, no albo w przeciągu kilku minut musimy się zdecydować, że odmawiamy przyjęcia mandatu, sprawa obligatoryjnie trafia do sądu. Teraz w tym nowym projekcie każdy będzie miał 7 dni na zdecydowanie, czy mandat uznaje karę, uznaje za słuszną, czy odwołuje się do sądu. No, znaczy autorzy tej ustawy argumentują, że to jest jednak dużo lepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o spokojną na zimno ocenę sytuacji. Będziemy o tym rozmawiać w ramach Zjednoczonej Prawicy, będziemy przekonywać się na argumenty i ostateczna decyzja, w jakiej formule ta ustawa trafi do Sejmu i kiedy trafi, no jeszcze przed nami. Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS oraz szef nowo utworzonego Biura Zagranicznego tej partii, był pierwszym gościem Środowych Sygnałów Dnia. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.